dojechałem do swojego punktu startu, do Pomiechówka. Nowy dworzec w Pomiechówku wygląda bardzo fajnie i czysto. W Pomiechówku cały czas maszeruję chodnikiem przy drodze krajowej numer 62 i w ten sposób dochodzę do mostu i kładki rowerowo-pieszej nad Wkrą. Tu zaraz na wprost za tym zielonym słupem znajduje się plaża miejska i dalej wypożyczalnia kajaków. Fajna rzeka do spływów kajakowych. Nieraz już tu pływałem. A ja wędruję cały czas chodnikiem przy tej drodze numer 62 w kierunku Fortu III Pomiechówek. Tak wygląda teren rekreacyjny nad Wkrą w Pomiechówku. I po lewej stronie znajduje się wypożyczalnia kajaków o nazwie Kajaki Pomiechówek. Podany jest tam również numer telefonu. Po krótkim marszu i pokonaniu odległości około 2 km dotarłem do bramy wjazdowej do Fortu III Pomiechówek. Oczywiście nie mam zamiaru wchodzić tam teraz, bo jest to nawet niemożliwe, ale byłem tu już kiedyś, kiedy fort był otwarty, dostępny dla wszystkich chętnych do zwiedzania. I to zarówno w formie indywidualnej, jak i w formie z przewodnikiem. Wtedy również na terenie tego fortu otwierany był symboliczny cmentarz. To były jego początki, na którym pogrzebane były szczątki zamordowanych przez Niemców na terenie tego fortu. Z tego co wiem, to fundacja opiekująca się tym Fortem III Pomiechówek co jakiś czas cyklicznie robi takie możliwości zwiedzenia z przewodnikiem tego fortu. Idę dalej. No i w taki oto sposób dochodzę do pierwszego dzisiejszego mojego obiektu, do prochowni P4, zwanej także Czerwoną. Za chwilę dojdę do niej i zrobię kilka ujęć. Oto ona. Dojście jest swobodne, drogą gruntową, ale jest płasko. Jeśli chodzi o błotko, no to po roztopach ziemia jest dosyć miękka, ale z przejściem nie ma żadnych kłopotów. Oto i ona. Prochownia P4 twierdzy Modlin, zwana Czerwoną. Czerwoną, bo wybudowana została z czerwonej cegły. Część prochowni, ta górna, jak widać, została pomalowana, nie wiem, białą farbą czy białym wapnem. Nie wnikam. Ale to, co jest na dole, zostało już oczyszczone i należy uznać, że prochownia jest w dosyć dobrym stanie. Teraz przejdę od jej początku do końca, a potem spróbuję zajrzeć do pomieszczeń prochowni. Można zajrzeć, dostęp jest nieograniczony, nie ma żadnych krat. W wielu oknach nie ma nawet drewnianych futryn. Prochownia jest
w dosyć dobrym stanie, ale jednak jest zdewastowana. Nie tylko przez złomiarzy. Szkoda, że niszczy je taki fajny, interesujący obiekt historyczny. Idę do końca prochowni. Tu już część cegieł znajduje się przed prochownią. Na dole jest jakaś stara wersalka. Wiadomo. No i teraz zrobię taki ogólny rzut oka na prochownię wzdłuż jej czerwonego ceglanego muru. Dobra, będę próbował zerknąć z zewnątrz do poszczególnych pomieszczeń prochowni. No, pomieszczenia są w dobrym stanie. Jeśli chodzi o mury, są nawet pozostałości po instalacji elektrycznej. Być może kiedyś stacjonowało tu wojsko. Kolejne pomieszczenie. Tu zarówno w oknie, jak i w drzwiach nie ma nawet drewnianych futryn. Wszystko zostało wyrwane. Idę zobaczyć kolejne pomieszczenie prochowni. Tu o dziwo w tym oknie pozostałości drewnianej futryny jeszcze są. Jest nawet typowy haczyk. Pomieszczenie jest podobne do poprzedniego. Wewnątrz jest sucho, nie ma wody. Myślę, że ten obiekt mógłby być jeszcze wykorzystany. Jest w bardzo dobrym stanie. Kolejne pomieszczenie, właściwie co do kształtu i powierzchni, jest identyczne. Też jest w dobrym stanie. Kolejne pomieszczenie również jest suchutkie wewnątrz. Ma tylko sporo takich współczesnych grafiki. Ponieważ pomieszczenia są właściwie jednakowe, to chyba nie będę wchodził już do wszystkich tych pomieszczeń prochowni. Drugi obiekt na dzisiejszej mojej trasie marszu to prochownia P8, zwana Białą. Do niej dojście nie jest takie łatwe, bo przebiega przez obszar mocno
zarośnięty krzakami głogu. Trzeba uważać na kurtki. Idę do obiektu. Stan prochowni P8 jest właściwie już agonalny. Jest tu sporo współczesnych budynków, być może kiedyś wojskowych, w stanie dramatycznym. No i tuż obok nowych budynków, współczesnych, ale zniszczonych, widzę już stary, zabytkowy budynek prochowni, zwanej Białą. No nie jest to stan wesoły, oczywiście wszystkie metalowe rzeczy, takie jak drzwi, futryny, wszystko zostało rozkradzione. Oczywiście nie jestem przygotowany na zwiedzanie prochowni od środka, to też nie będę tam wchodził. Wchodzę tylko w miejsca, które są dla mnie bezpieczne. Jest pełno płyt betonowych, pełno starych, ale już współczesnych budynków. Generalnie stan techniczny tej prochowni P8 jest gorzej jak zły. Gorzej jak zły. Po terenie trzeba chodzić ostrożnie, bo są i takie kwiatki, jak dosyć głębokie betonowe studnie, które są zupełnie niezabezpieczone. Uważajmy zatem. Teren wokół tej prochowni jest maksymalnie zachwaszczony, zaniedbany, zaśmiecony. A tu taki kwiatek, taki słupek, bardzo duży, pewnie waży koło tony. Nie wiem czemu służy. Idziemy dalej. Całkiem dobrą drogą doszedłem do ogrodzenia lotniska w Modlinie. Wszystko jest okratowane. Ojej, czy jakiś patrol mnie nie aresztuje? Boję się. Trzęsą mi się galoty. Ale oczywiście nie mam zamiaru przekraczania tych przeszkód, płotów. Po co mi to? Ja idę do ogrodów komendanta. A droga zaczyna się robić coraz gorsza. Idę dalej. Udało się dojść do kolejnego mojego obiektu, dzisiejszego marszu, do prochowni P3, która jest zwana również ogrodami komendanta. Ale od strony drogi publicznej, dobrej asfaltowej, która biegnie wokół lotniska, doszedłem na wał, na wał ziemny i obecnie znajduje się na wierzchołku jednej części prochowni. Postaram się przejść wokół tej prochowni i zejść na dół. No to idziemy. Zszedłem z tego wysokiego wału na sam dół i po lewej stronie mamy swoją prochownię. Prochownię P3 zwaną ogrodami komendanta. Teraz ostrożnie przejdę wokół tego budynku. Widzę, że z przodu drzwi są, wejście jest zamurowane. Zobaczmy, co jest dalej. Tu w tym miejscu też częściowo drzwi są zamurowane, ale jest możliwość swobodnego wejścia do tej prochowni. Ja wejdę tylko kawałeczek, dosłownie tylko na kilka kroków. Po stronie przeciwnej tego tunelu można wyjść z prochowni. Ja idę jednak na zewnątrz.
A tu taka niespodzianka przy samym obiekcie fortu. A jednak trzeba uważać. A tak wygląda moja marszowa droga powrotna do stacji kolejowej Modlin. Oczywiście od tej prochowni P3 wędruję wokół lotniska, wokół jego ogrodzenia. Nawet jechał koło mnie jakiś patrol lotniskowy. Natomiast co do tych trzech odwiedzonych przeze mnie prochowni w dniu dzisiejszym, to zdecydowanie najniższą notę otrzymała ta ostatnia prochownia P3 ogrody komendanta. No wyglądała strasznie. Niemniej strasznie wyglądała prochownia poprzednia, tak zwana biała. No ona na zasłużoną pochwałę zasługuje jedynie pierwsza, zwana czerwoną. A więc pedałuję aż do stacji kolejowej Modlin. Zostało mi około 4 km. W końcu udało mi się dotrzeć do Modlina. Niestety pociąg już ucieka. Pojadę następnym.